Adam Mickiewicz, Grażyna. Powieść litewska. Coraz to ciemniej, wiatr północny chłodzi. Na dole tuman, a miesiąc wysoko. Pośród krążącej czarnych chmur powodzi we mgle niecałe pokazował oko. I świat był na kształt gmachu sklepionego, a niebo na kształt sklepu ruchomego. Księżyc jak okno, którędy dzień schodzi. Zamek na barkach Nowogródzkiej góry od miesięcznego brał po złote blasku. Po wałach zdarni i po sinym piasku olbrzymim słupem łamał się cień bury, spadając w fosę, gdzie śród wiecznych cieśni dyszała woda spod zielonych pleśni. Miasto już spało. W zamku ognie zgasły, tylko po wałach i po basztach straże powtarzanymi płoszą senność hasły. Wtem się coś z dala na polu ukaże. Jakowiś ludzie biegą tu po błoniach, a gałąź cieniu za każdym się czerni. A biegą prędko, muszą być na koniach. A świecą mocno, muszą być pancerni. Zarżały konie, zagrzmiała podkowa. Trzej to rycerze jadą wzdłuż parowa. Zjechali, stają, a pierwszy z rycerzy krzyknie i w trąbkę mosiężną uderzy. Uderzył potem raz drugi i trzeci. Strażnik mu z baszty rogiem odpowiada. Brzękły wrzeciądze, pochodnia zaświeci i most zwodzony z łoskotem opada. Na tętent koni zbiegli się strażnicy, chcąc bliżej poznać i męże i stroje. Pierwszy mąż jechał w zupełnej zbroicy, jaką zwykł Niemiec przywdziewać na boje. I krzyż miał czarny na białej kapicy, i krzyż na piersiach u złotej pętlicy, trąbkę na plecach, kopiją u toku, różaniec w pasie i szable u boku.